Kulminacją tegorocznego karnawalu na Wileńszczyźnie była szósta już edycja kabaretonu Studnia, czyli największej i najweselszej polskiej imprezy młodzieżowej na Litwie. Jej organizatorem jest redakcja Wilnoteki. Do rywalizacji o główne nagrody w kategorii Studniówka oraz Open stanęło 7 uczestników, w tym po raz pierwszy 2 stand-uperów. Dominowały oczywiście tematy szkolne, ale postrzegane w kontekście problemów społeczności polskiej na Litwie. Młodzież żartowała nie tylko ze zbliżającej się matury, ale i z języka, jakim mówi, oraz konserwatywnej wileńskiej polskości. A teraz, uczniowie, porównajcie u Baranowskiego, jak Baranowski pisze o bohaterze lalki starskim. Prowadzi pasożytniczy tryb życia, kobieciarz, pieczeniarz, pantoflerz i bawidamek. No, u Kozłowskiego genio starski to babnik, helewsik, nihilist, alfons i podkaplucznik. Tak, a co? Ja nieprawda napisał. Так а чого пані нас сама на лекціях учить? Прибишевські, сатаніста, те декаденти, всі наркомани, алкоголіки, а те еротики, так Маєра, страх читать, а Веспянський на якому хоробан змарл. А Сенькевич так вагуля маніяк, где ж то помислять, п'ять жінок мяв і кожен на ім'я Марія. Безнадійна ситуація. Повім щиро, страшно, бо чекав на те екзаміни і... Robić sobie żarty z matury, to jest straszne. Już po prostu śmiejemy się, bo no strasznie. No, stres już bierze. Szczęść Boże! Dzień dobry. Szczęść Boże! Praca, nie bójcie się. Przyszliśmy tu w bardzo ważnej sprawie. Sprawie ratowania polskości na Wileńszczyźnie. Dopomóżcie nam radą swoją. Masowa degradacja wśród młodzieży. Co mamy uczynić? Jak temu zapobiec? Co słowo, to przecinek! Skąd te rusycyzmy? Ciągle mamy wiatr w oczy. Jak nie Litwini, to maturzyści kija w kolana wbijają. Tłośne! Ale nikt przez wieki zakorzenionej polskości na Wileńszczyźnie nie zniszczy! A może egzamin państwowy z polskiego wprowadzić? A może sprowadzić z Polski? Polskie podręczniki dla polskich szkół? Jakie polskie? Toż i my z tutejszych. Moja twoja nie понимает. Jaki jeszcze egzamin państwowy z polskiego? Mały mniej szlejkę z litewskiego? Młodzież stara się zrobić aktualne dla wszystkich, żeby to było. Żeby każdy zrozumiał, o czym oni żartują. I oni żartują o takich rzeczach, które ich dotyczą. Oni żartują o egzaminach, żartują o różnych systemach, o stolówce żartują, gdzie Wieriga zabrania różne rzeczy, takie jak sól na przykład, nie? Więc oni to po prostu mówią prosto z mostu. Tak, że to jest dla nich śmieszne po prostu i wszyscy się bawią przy tym dobrze. No tu. Największym bohaterem szóstego kabaretonu Studnia okazał się Mickiewicz. Były więc dziady, czyli duchy wieszczów, co to pomagają maturzystom. Słuchaj, dzieleczko. Ona nie słuch. To jest lasa, nie miasteczko. Coś przykłada wciąż do ucha. Ej, to jest sale, nie miasteczko. A niech to, a ja myślę, że to uczności, brak. Tu jest grono literackie, z jakiej pani książki? Z żadnej. Pomóżcie, kochanieńcy, wieszcze moje. Jak nijak wy tutejście, nie odprawia sami. Пожили. Będą лягання, бактерія виводили. To jest bardzo trudne. Bardzo trudno przemyśleć te żarty wszystkie, tak? Żeby... Ale całkiem fajnie. Żarty. Aby wszystkim spodobało się. No, tak. No, trzeba, bardzo dużo czasu poświęciliśmy. Trzeba znaleźć tak, aby to było wszystkim dostępne, bo wszystkim to było śmieszne i fajne. Większość powierzyła w siebie, w swoje siły. Większość powierzyła w siebie, w swoje siły i naprawdę z klasą tak zbliżyliśmy się. I, no naprawdę bardzo łączy to, tak? Takie imprezy bardzo łączą nas. Ja proponuję spróbować za pomocą dziadów zwolnić dla nich kandydatów. Dobry pan spróbuje. No to zacznijmy. To kilka słów o sobie. Jestem osobą bardzo, ale to bardzo towarzyską, bardzo tolerancyjną i nie toleruję nietolerancji. I to wszystko? Tak, i uwielbiam Tereskę. Tereskę? No, Tereskę wprost uwielbiam ją uwielbiać. Tereskę? Cip. No, Tereska, no chodź, no pokaż się. No dobra, jednak
przedstawię naszych kandydatów na angielskie partnerstwo. Były i zaślubiny Zosi z panem Tadeuszem, przeniesione w realia współczesnego wileńskiego wesela. Prosimy o słowo rodziców młodego, panie Jadzie i pana sędziego. Przeżył w zdrowiu i radości, w sercu swym zachowaj dumę szczęśliwości, życzymy wam pomysłności i miłości. A teraz prezent dla młodych, niech odpocznie głowa. Zespół Boys! Halo, z tej strony już nie Boys, a dojrzali mężczyźni. Nie raczymy już przyjeżdżać na naszą mężczyznę, bo każda osoba już z nas szydzi. Więc co mamy robić? Przyjadą Żydzi. Вот так! A blond? Szanowni! Jak to butę, tak? Było gitarzystów wielu, ale żaden nie śmiał zagrać przy Jankielu. Samuelu! Wiedzą wszyscy, że mu nikt na tym instrumencie nie wyrówna w biegłości, guście i talencie. Dla innych inspiracją był Harry Potter, a jednym z najpopularniejszych motywów okazał się koronawirus. U nas jest tutaj dobrze i bezpiecznie. Ej, grypa i tu korona doszła. Ojejku, ja przecież toaleczki z AliExpressu zamówiłem. Chcieliśmy przedstawić, że szkoła to nie jest tylko ten taki budynek z tymi klasycznymi ławkami, nauczycielką z języka polskiego, tylko że to może być też taka... Nie to, że utopijna wizja, ale takie miejsce, gdzie dzieje się dużo czarów, nietradycyjne takie miejsce. Właśnie gdzie... jak się utrzyma ta magia, tak, dzieje się, gdzie coś, wszystkich coś jednoczy. Tak, ale pod koniec występu widzieliśmy, że jednak ta siła tkwi w rodzinie i to chcieliśmy tak chyba najbardziej podkreślić w tym całym naszym spektaklu. Nawet największe zło wolno zwalczyć zawsze razem. Tak, wspólnie. Tak, tylko wspólnie jedną rodzinę możemy wszystko pokonać i wszystko osiągnąć, ale razem. Mroźnie wielbimy, jak wszystkiego nam dokonać. Nasze szkoły uczy nas wszystko to pokonać. To jest ta wileńska krew, to jest ten wileński krew. Nie zabrakło nawet odniesień biblijnych do początków świata i oświaty. Na początku Bóg stworzył Ministerstwo Oświaty i Szkoły. Szkoła zaś była bezladem i pustkowiem. I ciemność niewiedzy była na jej piętrach i korytarzach. Wtedy Bóg rzekł: niech staną się nauki! I nauki się stały. A widząc, że są światłe i dobre, oddzielił je od niewiedzy i nazwał nauki wykształceniem, a brak wiedzy analfabetyzmem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy ucznia i niech tu panuje i opanowuje wszelkie przedmioty i mądrości. I stworzył Bóg ucznia tak na chybie trafił, bo wzoru na to nie miał jeszcze żadnego. Jak stworzył Bóg takiego ucznia, to musiał stworzyć i jego wychowawcę. Ja? Jego wychowawcę? Za żadne pieniądze? No nie, nie ja! Tak. No nie ja! Po czym im Bóg błogosławił. Uczcie się i wychowujcie, jedzcie nauk korzenie gorzkie i poznajcie je słodkie owoce, tylko nie zjadajcie owoców drzewa poznania dobra i zła. Uczcie! Możliwości spisywania.
Skosztuj tylko, Adasiu! Nie, nie! Stój, drogi! Stój! Stand-uperzy byli bardziej dosadni i dokonali swoistego rozrachunku ze szkołą z perspektywy kilku lat po jej zakończeniu. Pani myślała, pani w obalu naturalnym zdechnie sobie, a ja zapomnę o tych 12 latach terroru. Figuszki. Pani nie wyobraża, ile czasu mnie zajęło się do pani dokopać. Ale dla chcącego nic trudnego. Najpierw odchodzą najlepsi. Wobec tego niektórzy nauczyciele będą jeszcze żyli i żyli i żyli. Tak jest, mój bohater na pewno nie był w szkole szczęśliwy. Chodzi o to, że lubimy wspominać w szkole te najlepsze chwile ze szkoły. Ale gdy się przypomni szarą codzienność, ten absurd codzienności, to się naprawdę robi smutno, a najlepsze żarty są na granicy tego, co jest smutne i tego, co jest absurdalne. Bo jak myślicie, jak można coś zdać, jeżeli się nawet nie wie, jakich książek szuka się w bibliotece? Czego tylko uczniowie nie proszą? Przychodzi i mówi, Bolesław Prus, Barbie. A pewna facetka, to już było dawno, dawno, dawno temu. Przyszła i poprosiła o dramat Różewicza pod tytułem Wilnoteka. Zawsze jest ten problem szukania, gdzie jest ta granica, żeby nie przekroczyć, żeby nikt się nie obraził. Oczywiście młodzież będzie zawsze zadowolona z tego, że może się pośmiać z nauczycieli, bo oczywiście nie można w szkole czegoś takiego wystawiać i to jest po prostu niedopuszczalne. A studnia daje taką możliwość i ja z niej skorzystałem. A najbardziej nie lubię bale absolwentów, nie? Bo zbierają się wtedy, kochaninkie wy moje, 12 lat nie był dla mnie kochany, a raptem kochany? I oni zaczynają takie mile być, pani nakłada całe złoto na siebie, wieletowa fryzura nastawia, nie? Kawa robi gadać, to bo na tematy takie, o których ona musiała gadać jeszcze 12 lat temu, jak ty w szkole uczył się. I zawsze pojawił się jeden taki aktywista, wiecie, który z dwoma szydlami w dupie chodzi, taki szczęśliwy, w marynarce. Ja ich nazywam reprezenter pogody, bo ile lat, ile zim, nie? Jakby to wczoraj, dury, 10 lat przeszło, jakby to wczoraj, coś jak z czasem masz. Kabareton Studnia moim zdaniem jest bardzo dobra okazja po prostu sprawdzić, jakie są promocje różne i na jakim poziomie w różnych szkołach, nie? Oczywiście to bardzo dobra okazja zaprzyjaźnić się z ludźmi z innej szkoły. Ranej to były, przynajmniej w czasach mojego taty, to były dyskoteki, jakieś wspólne tańce, a teraz uczniowie spotykają się tylko 3 maja, 11 listopada na Rosach i no, teraz jest jeszcze kabaretem Studnia. Nowe jury, w końcu końców jury nie jest podobne jak rada pedagogiczna, nie? Dużo młodych osób, nie? Czy dla mnie jednego Edwin podobny na takiego faceta, co w szkole jechał zawsze z nauczycielami w autokarze w pierwszym rzędzie? Co biegał? I mówił, pani prosi ciszy! Proszę państwa, wygrali dwaj panowie! Rygłaj i Oskar Wygonowski. Ostatecznie właśnie pierwszym stand-uperom jury przyznało główną nagrodę w kategorii Open. Były także nagrody publiczności dla najlepszych aktorów, a nawet dla kibiców. Najweselszą szkołą Wileńszczyzny zostaje Gimnazjum imienia Jana Pawła. Tytuł Najweselszej Szkoły Wileńszczyzny zdobyło Wileńskie Gimnazjum imienia Jana Pawła II. Bardzo trudno było wybrać najlepszych, bo zwłaszcza w studniówkach, moim zdaniem, wszyscy byli równi. Ja miałem osobiście wielki kłopot z tym, żeby wytypować kogoś. Wszyscy byli warci. Jaka jest ta studnia? Wspaniała! Dla mnie to jest coś wspaniałego, ponieważ to jest taka męka, to jest gorzej niż szkoła, szykowanie się do tego. To potrzebuje naprawdę dużo czasu i ofiary, i od siebie oddania. Ale jak wstajesz na scenę, to jest coś niepowtarzalnego. Za rok zapraszamy na kolejne spotkanie z wileńską młodzieżą, której głos najmocniej jest słyszany właśnie ze studni.
Wiele serc, nie ma widzie, na pewno całe życie!